trzeba w pracy. Mama świnka pracuje przy komputerze. Tata świnka robi zupę na obiad. Tato, możemy pójść do mamy i zobaczyć, jak pracuje? Tak, pod warunkiem, że nie będziecie przeszkadzać. Ma dzisiaj dużo ważnej pracy. Dzięki, tato. Mama świnka ma bardzo ważną pracę do zrobienia. Mamusiu, czy możemy z George'em usiąść koło ciebie i popatrzeć, jak pracujesz? Tak, jeżeli oboje będziecie cichutko. Peppa i George uwielbiają patrzeć, jak mama pracuje przy komputerze. Mamo, będziemy mogli pograć w grę komputerową Wesoły Pan Kurczak? Będziecie mogli pograć trochę później. Teraz pracuję. Mamo, możemy ci pomóc w pracy? Nie, Peppo. Nie możesz dotykać komputera. George, tobie też nie pozwalam bawić się komputerem. Tak, George. Tobie też nie wolno. Peppo, dość! Przepraszam. Pokazywałam tylko George'owi, czego mu nie wolno. Ojej, nie można tak postępować z komputerem. Tato świnko! Tato świnko! Co się dzieje, mamo świnko? Tato świnko, czy naprawisz komputer? Dokończę gotowanie, a ty zajmij się komputerem. Dobrze, mamo świnko, ale wiedz, że ja to nie za bardzo potrafię. Dziękuję, tato świnko. Tata świnka zajmie się naprawą komputera. A może by tak go wyłączyć, a potem znowu włączyć. Tata świnka naprawił komputer. Hurra, tato! Tak, jestem ekspertem w sprawach technicznych. Tato, czy możemy zagrać w Szczęśliwego Pana Kurczaka? Lepiej zapytajcie mamę świnkę. Mama powiedziała, że później będziemy mogli. No to grajcie. Tylko nie wiem, gdzie jest ta płyta. Hej! Teraz moja kolej. A teraz moja kolej. Co oni tam wyprawiają? Widzę, że komputer znowu działa. Świnka w środku. George bawi się piłką w ogrodzie. Peppa też chce się pobawić. George, wszystko robisz źle.
się łapie piłkę. A nie tak. W ten sposób. Jaką sprytną małą świnką jest Pepa. George, wracaj! Ty mała świnko! Pepa za bardzo dokucza George'owi. Pepo, dokuczasz George'owi? Ach, nie, mamusiu. Uczę go, jak łapać piłkę. Serio? Wiem, jaka gra go nauczy łapać piłkę. Nazywa się Świnka w środku. Pepo, weź piłkę i ustaw się tam, a ty, George, stań tutaj. Dobrze. Musicie rzucać piłkę do siebie i starać się mocno ją złapać. Ja będę świnką w środku. Mamusia jest świnką w środku. Łap, George. O, pudło. George złapał piłkę. Brawo, George. Teraz rzuć piłkę do Pepy. Już, rzucaj. O, próbuj. George nie może przerzucić piłki nad mamą świnką. Rzucaj, George! Podaj do mnie! Chłoptas, George! Też tak potrafię! Pepa chciała zrobić to, co George, ale okazała się na to za dużo. Złapałam piłkę, Pepo. Teraz twoja kolej być świnką. George, łap. Mam ją. George, ty jesteś świnką. George, łap. Łap piłkę, George. Łap, George. George, łap. Weź piłkę, George. Ojej, Pepo, nie powinnaś tak traktować George'a. Wybacz, George. O co tyle krzyku? Tato, George jest jeszcze za mały, żeby grać w świnkę w środku. O, jestem pewien, że da radę. Nie potrafi. Tato, patrz. Łap, George. Hurra! Hurra! Oszukujesz! Ależ nie. Właśnie pomogłem George'owi w grze. Mamo, czy ty też mi pomożesz? Ależ oczywiście, Pepo. Do mnie, George! Łap, George! Pepa uwielbia łapanie piłki. George uwielbia łapanie piłki. Wszyscy uwielbiają łapanie piłki. Ogrodnictwo. Pepa i George bawią się w domu babci i dziadka. Dziadku, łap! Łap! Co to? Dinozaur! Dinozaur! Dziadku, co robisz? Sadzę te nasionka. Nasionka? A co robią nasionka? Z nasionek wyrastają rośliny. Robię małą dziurkę w ziemi i wrzucam nasionko. Potem zasypuję je ziemią i podlewam. Wszystko, co widzicie w moim ogrodzie, wyrosło z takich maleńkich ziarenek.
Nawet ta wielka jabłoń? O, tak. Z tych małych ziarenek wyrośnie takie małe drzewko owocowe, jak to. O. A ta mała jabłonka zamieni się w wielkie drzewo owocowe, jak to. Wow! A w tych jabłkach są kolejne nasionka. Żeby było więcej jabłoni. No właśnie. Dziadku, dziadku, chcę posadzić nasionko. Czy chciałabyś posadzić truskawkę? O tak. Z tego nasionka wyrośnie mała, śliczna, zielona roślinka. Najpierw zrób mały dołeczek. Potem wsadź ziarenko i zakryj je ziemią. Czy podlać je za ciebie? Nie, nie. Sama chcę podlać. Dobrze. Teraz poczekamy, aż wykiełkuje. Peppa i George czekają, aż wyrośnie roślinka. Dziadku, nic się nie dzieje. Musisz być cierpliwa, Peppo. To potrwa bardzo długo. Peppa, George, pora wracać. Czekamy, aż wyrośnie moja mała roślinka. Chcę truskawek do herbaty. Nie martw się, Peppo. Jak przyjdziesz następnym razem, nasionko będzie już rośliną. I będą słodkie truskawki? Tak. Chodź już, Peppo. Pa, dziadku. Pa, truskaweczko. Dziadek Świnka opiekuje się roślinką Peppy. Po wielu dniach dziadek zobaczył, że nasionko wykiełkowało. Dzień po dniu roślinka stawała się coraz większa. Pewnego dnia dziadek Świnka znalazł coś specjalnego. Truskawki! Dziadku, jesteśmy! Peppa i George przyszli znowu się pobawić. Dziadku, czy moja roślinka urosła? Tak! Spójrz! O! Truskawki! Dziękuję, dziadku. Dziadku, możemy posadzić coś jeszcze? Tak. Teraz niech George coś wybierze. Tak, ty wybierasz, George. Weź marchewkę. Dziadku, George chce posadzić marchewkę. George, chcesz posadzić marchewkę? Nie. A co chciałbyś posadzić? George zastanawia się, co chce posadzić. Dinosaur! George chce posadzić drzewo dinozaurowe. Głuptas, George! Dinozaury nie rosną na drzewach. Zgubiony pan dinozaur. Pan dinozaur to ulubiona zabawka George'a. Dinozaur! George kocha pana dinozaura. Czasami George lubi straszyć Peppę panem dinozaurem. Okropne! Podczas kolacji pan dinozaur zawsze siedzi obok George'a. Co ty wyprawiasz? To byłeś ty czy twój pan dinozaur? Dinozaur! Podczas kąpieli George nie rozstaje się z panem dinozaurem. Dobranoc, Peppo. Dobranoc, mamusiu. Dobranoc, George. Dobranoc, panie dinozaurze. Kiedy George idzie spać, pan dinozaur też się z nim kładzie.
Ulubioną zabawą George'a jest podrzucanie pana dinozaura wysoko, wysoko w powietrze i łapaniem go, kiedy spada. Peppa i tata świnka grają w warcaby. Wygrałam, tatusiu! O, sprytnie, Peppo. George? George, co ci jest? Dinozaur! George, zgubiłeś pana dinozaura? George zgubił pana dinozaura. Nie martw się, George. Znajdziemy pana dinozaura. To robota dla detektywa. Tato, kto to jest detektyw? Detektyw? To bardzo ważny ktoś, kto potrafi odnaleźć różne rzeczy. Ja to potrafię, tatusiu. Dobrze, Peppa będzie detektywem. George, jestem detektywem. I pomogę ci znaleźć pana dinozaura. Myślę, że detektyw powinien zadawać George'owi pytania. George, gdzie jest pan dinozaur? George nie wie, gdzie jest pan dinozaur. Detektyw próbowałby zgadnąć, gdzie może być pan dinozaur. Już wiem! Wiem, gdzie on jest! George zawsze ma pana dinozaura w czasie kąpieli. Na pewno zostawił go w wannie. Pan dinozaur nie schował się w wannie. O, już wiem! Wiem, gdzie jest pan dinozaur! George ma go ze sobą, gdy się kładzie spać. On musi być w jego łóżku. Tak, na pewno tam jest. Pana dinozaura nie było w łóżku George'a. O! Może poszukamy w ogrodzie. Tak, w ogrodzie. Właśnie tam chciałam iść. Gdzie jesteś, panie dinozaurze? Odnalezienie pana dinozaura okazało się bardzo trudne. O! Pan dinozaur nie mógł się zapaść pod ziemię. George, czy lubisz podrzucać pana dinozaura? Może tym razem pan dinozaur poleciał za wysoko. Tu jest! O tam! Pierwsza go zobaczyłam! Wspaniale, Peppo. Jesteś naprawdę dobrym detektywem. Dinozaur. George jest bardzo szczęśliwy, bo odzyskał pana dinozaura. Hej! To nie jest dobry pomysł bawić się dinozaurem tak blisko drzew. Zabawa wchowanego. Peppa i George bawią się w chowanego. Teraz George ma się schować. Musi szybko znaleźć kryjówkę, bo Peppa zaczęła liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem? George znalazł kryjówkę w samą porę. 10. Gotów czy nie? Nadchodzę. Peppa musi zgadnąć, gdzie George się schował. Znalazłam. Peppa znalazła George'a. George, znalazłam cię bez trudu. Teraz kolej Peppy, żeby się schować. Raz. Trzy. Pomogę George'owi liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze, George, otwórz oczy. George musi zgadnąć, gdzie ukryła się Peppa. Aha. Peppa nie schowała się pod stołem. George, spróbuj poszukać jej na górze.
Pepy nie ma pod łóżkiem. Co to za dziwny hałas? Pepa nie ukryła się za zasłoną. I znowu ten dziwny dźwięk. Co to może być? George znalazł kryjówkę Pepy. George mnie znalazł. Teraz kolej taty na chowanie. Myślę, że teraz George powinien się schować. Ale George nie potrafi się chować. Jestem pewien, że tym razem będzie lepiej. Zamknij oczy i zacznij liczyć. Raz. Dwa. Trzy. Wielkie nieba. Pepa z łatwością znajdzie George'a. Pięć. George, sześć. Podejdź. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Gotów czy nie, nadchodzę. O, George nie schował się pod stołem. Przecież on zawsze chował się pod stołem. Próbuj poszukać go na górze. Już wiem, gdzie on jest. George musi być w koszu na zabawki. O. George'a nie ma w koszyku z zabawkami. Gdzie on jest? Pepa nie może nigdzie znaleźć George'a. Tato, nie mogę nigdzie znaleźć George'a. Ojej, gdzie też on może być? Wyobraź sobie, że jest coś o naszym George'u w tej gazecie. George, mam cię. Och, George, to była świetna kryjówka. George cały czas był ukryty za gazetą taty Świnki. Najlepsi przyjaciele. Pepa czeka na swoją najlepszą przyjaciółkę, owcę Suzy. Witaj, Suzy. Cześć, Pepo. Suzy przyszła pobawić się z Pepą. Pepa lubi Suzy. Suzy lubi Pepę. Są przyjaciółkami. Pepo, może pójdziecie pobawić się do twojego pokoju? Tak, mamo. George też chce się pobawić. Pepa i Suzy lubią bawić się w pokoju Pepy. George też. Gra jest dla dużych dziewczynek. Baw się swoimi zabawkami. Pepa i Suzy chcą grać same. Ja będę malutką wróżką. Pomacham magiczną różdżką. I zamienię cię w żabę. George nie chce się sam bawić. Chciałby się pobawić z dziewczętami. Nie, George. Gram z Suzy. Ty musisz się pobawić gdzieś indziej. George czuje się samotny. Chce się bawić z Pepą. George, potrzebna mi pomoc. Robię ciasteczka czekoladowe. Ktoś musi wylizać miskę. George lubi pomagać mamie przy robieniu ciasteczek.
ale najbardziej lubi zabawę z Pepą. Me! Chcę być pielęgniarką. A ja będę doktorem. A kto będzie naszym pacjentem? George! Pepa i Suzy lubią zabawę w pielęgniarkę i lekarza. George także. Pepa rozpoczęła badanie. No, George, weź głęboki wdech i kaszlnij. Twoje serce jest trochę zepsute. Nakleję plaster. Szeroko otwieramy. Suzy mierzy George'owi temperaturę. Ojej, masz temperaturę. Musisz leżeć w łóżku przez 3 lata. Tata świnka przyszedł po George'a. Ojej, co się stało George'owi? Nie martw się, tato, my się tylko bawimy. George jest naszym pacjentem. Och, rozumiem. Czy pacjent może mieć gościa? Ale tylko na chwilę. Nie można go męczyć. Ciasteczka! Tak, są dla George'a. Dzięki nim poczuje się lepiej. Przepraszam, doktorze. Możesz mi pomóc? Boli mnie brzuch. Łaskocze. Słyszę bardzo głośne burczenie. Chyba jesteś głodny, tato. Oto muszę zjeść dużo ciasteczek, żeby się lepiej poczuć. I ja. I ja. I ja. Zabawy w błocie. Dzisiaj pada deszcz, dlatego Pepa i George nie mogą się bawić na dworze. Tato, przestało padać. Czy możemy wyjść? Haha, dobrze, biegnijcie, dzieci. Pepa uwielbia skakać w kałużach. Uwielbiam kałuże. Pepo, jeżeli chcesz wskakiwać w kałuże, musisz założyć kalosze. Dobrze, mamo. George też lubi skakać w kałużach. George, jeżeli wskakujesz do kałuży, musisz założyć kalosze. Pepa lubi opiekować się swoim młodszym braciszkiem George'em. George, poszukajmy większych kałuż. Pepa i George świetnie się bawią. Pepa znalazła małą kałużę. George wskoczył do ogromnej kałuży. Spójrz, George, tam jest naprawdę wielka kałuża. George chce pierwszy wskoczyć do kałuży. Stój, George! Muszę sprawdzić, czy tu jest bezpiecznie. Dobrze, możesz tu wskoczyć. Nie płacz, George. Muszę cię pilnować. Pepa i George świetnie się bawią w kałuże. Słuchaj, George, chodź za
wielkie nieba. Tato, tato, czy wiesz, co robiliśmy? Niech pomyślę. Czy oglądaliście telewizję? Nie, tatusiu. Kąpaliście się? Nie, nie. Już wiem. Na pewno skakaliście po kałużach. Tak, tak, tato. Skakaliśmy po kałużach. O, jesteście bardzo brudni. O. No cóż, to tylko błoto. Sprzątnijmy, zanim mama zobaczy ten bałagan. Tato, gdy już się wyczyścimy, przyjdziecie z mamą się z nami pobawić? Tak, pobawimy się wszyscy w ogrodzie. Peppa i George zakładają kalosze. Mama i tata też się ubierają. Peppa bardzo lubi skakać po kałużach. Wszyscy lubią skakać po kałużach. O, tato świnko, ależ jesteś umorusany. To tylko błoto. Papuga Poli. Peppa i jej rodzina odwiedzają babcię i dziadka Świnkę. Babciu Świnko, dziadku Świnko! Babcio Inko, dziadku Inko! Witajcie, maluchy! Wejdźcie do środka, mam dla was niespodziankę. Co to jest? Mamy nowe zwierzątko. Zgadnijcie, jakie. Dinosaur! Nie, to nie jest dinozaur. Chodźcie. Babcia Świnka i dziadek Świnka mają papugę. Peppa, George, to nasza papuga. Ma na imię Poli. Ładna Poli. Ładna Poli! Jestem sprytną papugą. Jestem sprytną papugą! Mamusiu, czemu Poli powtarza wszystko, co powie babcia? Papugi to lubią. Pokażę ci. Witaj, Poli. Witaj, Poli! Słodka mała papuga. Słodka mała papuga! Chodźcie wszyscy. Herbata. Peppo, George, chodźcie. Upiekłam tort. Idziemy, babciu. Peppa i George uwielbiają ciasto czekoladowe, ale dzisiaj bardzo im się śpieszy do zabawy z papugą. Skończyłam! Ale jesteś hałaśliwa! Babciu, możemy odejść od stołu? Pójdziemy do papugi Poli. Na pewno nie chcecie jeszcze tortu? Biegnijcie! Hurra! George, powiedz coś do Poli. George jest troszkę onieśmielony. Witaj. Witaj. Peppa i George doskonale się bawią z papugą Poli. Peppa i George udają dwie papugi. Jestem papugą Poli. Peppa
Pepa zastanawia się, co można powiedzieć papudze. Jestem hałaśliwą papugą. Jestem hałaśliwą papugą. Pepo, George, bawiliście się z Poli? Tak, babciu. Poli to taka słodka papuga. Tak, babciu. Jestem mądrą papugą. Jestem hałaśliwą papugą! Jestem hałaśliwą papugą! Jestem hałaśliwą papugą! Co ona mówi? Zagubione okulary taty. Tata świnka nosi okulary. Potrzebuje okularów, żeby dobrze widzieć. Kiedy tata świnka ma na nosie okulary, wszystko wygląda dobrze. Ale kiedy tata świnka je zdejmuje, nie widzi wyraźnie. Wszystko jest rozmyte i niewyraźne. To bardzo ważne, żeby tata świnka wiedział, gdzie odłożył okulary. Czasami tata świnka gubi swoje okulary. Pepa, George, widzieliście gdzieś okulary taty świnki? Nigdzie ich nie może znaleźć. Nie, mamo. Pepa i George nie wiedzą, gdzie są okulary taty świnki. Okropne. Tata świnka nic nie widzi bez okularów i staje się okropnie nerwowy. Bez okularów tata świnka nie może przeczytać gazety. Jestem zrozpaczony. Nic nie widzę. Czy nikt z was nie widział moich okularów? Pamiętasz, gdzie je ostatnio położyłeś, tato świnko? Gdy ich nie noszę, to zawsze je wkładam do kieszeni. Ale teraz ich nie mam. Tato, pomożemy ci szukać okularów. Dobry pomysł, Pepo. Jak je znajdziecie, tata przestanie się denerwować. Nie denerwuję się. Pepa i George szukają okularów taty. Pepa zajrzała pod gazetę, ale okularów taty świnki nie znalazła. O! George sprawdził na telewizorze, ale okularów tam nie było. O! Sprawdźmy na górze, w sypialni rodziców. Pepa i George szukają w pokoju mamy i taty świnki. George, uważaj! Nie wolno nic przewrócić. To nie jest zabawne. Pepa zajrzała pod poduszki, ale okularów nigdzie nie znalazła. O! George szukał w kapciach taty, ale okularów też tam nie było. Poszukajmy w łazience. Pepa i George przeszukują łazienkę. Okularów nigdzie nie ma. W toalecie też ich nie znaleźli. Och, to za trudne. Pepa i George nigdzie nie znaleźli okularów taty świnki. Szukaliśmy wszędzie, ale nie mogliśmy znaleźć twoich okularów. Ojej, co teraz zrobisz? Będę musiał nauczyć się żyć bez nich. Będę się wolno poruszał, to na nic nie wpadnę. Tutaj są!
Znalazłam je! Tato Świnko, cały czas na nich siedziałeś. Dapa, tatuś. Jak one się tam znalazły? To ciekawe. Dobrze, że się znalazły, tato Świnko. Nareszcie przestaniesz się denerwować. Nie denerwowałem się. Przed szkole. Peppa i George idą razem do przedszkola. George będzie tam pierwszy raz. George? Nie możesz się już doczekać przedszkola? Tato, czy George nie jest za mały, żeby iść do mojej grupy? Wszystko będzie dobrze, Peppo. Ty i pan dinozaur zaopiekujecie się nim w przedszkolu. Dinozaur! A ja się chcę bawić ze starszymi dziećmi, a nie z George'em i jego dinozaurem. No, no, Peppa wcale nie chce, żeby George był w jej grupie. Jesteśmy! Tato, jesteś pewien, że George nie jest za mały? Uradzi sobie. Dobrze. Może iść. Pa, pa! Madame Giselle opiekuje się dziećmi w przedszkolu. Dzień dobry. To jest mój młodszy brat. Witaj, George. Chciałabym mieć takiego braciszka jak George. Naprawdę? Cześć, jestem pies Dany. To jest dinozaur? To jest zabawka dinozaur. A, dinosal. Cudownie. Dinosal. Dinosal. O, naprawdę przerażający. Cudownie. George to mój młodszy braciszek. Jest cudowny. Peppa jest dumna ze swojego młodszego braciszka George'a. Pokażemy George'owi, jak się maluje obrazki. George nie najlepiej maluje. Może w takim razie pomożesz mu? Tak, oczywiście. Mogę go nauczyć, jak rysować kwiatek. George, teraz cię nauczę, jak rysować kwiatek. Najpierw malujesz duże kółko. Nie, George, to nie ten kolor. Teraz możesz narysować płatki. George, nie taki kształt. Teraz malujesz łodygę i listki. Świetnie. George, wszystko zrobiłeś źle. A co my tu mamy? Namalowałam kwiatek. Bardzo ładnie, Peppo. A George namalował pięknego dinozaura. Dinozaur. Cudownie. Myślę, że rysunki Peppy i George'a powiesimy na ścianie. Peppo, musisz być bardzo dumna z młodszego braciszka. Och, oczywiście. Pora wracać do domu. Po wszystkie dzieci przyszli rodzice. Czy George może przyjść jutro? Tak, i na pewno znowu nam namaluje ładny obrazek. Co nam namalujesz następnym razem, George? Dinosaur. O,
Kolejny obrazek dinozaura? Może nas wszystkich nauczysz, jak się rysuje dinozaury? Cudownie. Tak, cudownie. Cudownie.